Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać, czy jesteśmy w sekcie. Zapraszam. Kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Dzisiaj wyjątkowo dużo waszych pytań. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania i dlatego rozpoczynam od razu od pierwszego pytania, które będzie stanowiło okazję do wątku tytułowego, to znaczy do rozpoznania, czy już jesteśmy w sekcie, czy jeszcze nie. Człowiek oprócz dbania o stan swojej duszy ma również troszczyć się o swoje ciało. Pytanie, gdzie jest granica, by nie przesadzić? Czy wydawanie sporych pieniędzy, na przykład na ortodontę, by mieć ładne uzębienie, lub spędzanie 6 godzin tygodniowo na siłowni, by zachować zdrowie fizyczne i ukształtować sylwetkę, jest już niepotrzebnym skupianiem się na życiu doczesnym, czy jednak jak najbardziej powinniśmy o to dbać? Jaki to ma związek z sektami? Ano wbrew pozorom całkiem spory. Żeby sensownie odpowiedzieć na to pytanie, należy uświadomić sobie, że nasze obowiązki mają pewną hierarchię. A więc nie dam odpowiedzi bezpośredniej, tyle i tyle godzin to grzech, a tyle i tyle to jeszcze nie. Natomiast wskażę na ogólną zasadę, według której człowiek później musi swoje obowiązki i siły odpowiednio podzielić. Otóż mamy pewną hierarchię obowiązków. Najpierw są te absolutnie najważniejsze, pierwszorzędne obowiązki wobec Pana Boga, których zaniedbanie jest grzechem ciężkim. To jest cały szereg obowiązków. Oddawanie czci Panu Bogu, tutaj msza święta niedzielna, obowiązuje bezpośrednio pod karą grzechu ciężkiego. Wszystkie te rzeczy, które dotyczą bezpośrednio czci Bożej i obowiązują pod karą grzechu ciężkiego, to są rzeczy absolutnie najważniejsze, bo dotyczą miłości do Pana Boga i sprawiedliwości wobec Pana Boga, więc oddajemy Panu Bogu to, co się Jemu należy. Dalej mamy różnego rodzaju obowiązki wobec nas samych i wobec naszych bliźnich. Wobec nas samych mamy przede wszystkim właśnie ten obowiązek miłości własnej, żeby troszczyć się o naszą duszę, wypełniając znowu wszystkie te Boże przykazania, wypełniając wszystkie nasze obowiązki. To jest najważniejsza część tej miłości własnej. Rzeczy praktyczne, cielesne będą tutaj zdecydowanie dalej. Obowiązki wobec naszych najbliższych to jest kolejny kluczowy punkt, gdzie również łatwo o zaniedbanie na poziomie grzechu ciężkiego. Dla małżonków będą to przede wszystkim obowiązki wynikające ze stanu małżeńskiego, dla osób Bogu poświęconych, przede wszystkim obowiązki wynikające ze stanu Bogu poświęconego. A więc osoby żyjące w małżeństwie, po tym jak złożyły uroczyście przed świadkami, Bogiem, Kościołem swoją przysięgę małżeńską, są zobowiązane do tego, żeby codziennie praktykować miłość małżeńską, silne pragnienie dobra drugiej osoby i to musi być widoczne w słowach i w czynach. Podstawowy obowiązek stanu, obowiązujący naprawdę na zupełnie najwyższym poziomie. Jakieś obowiązki zawodowe są tylko podpunktem tego wielkiego punktu miłości małżeńskiej. W pierwszej linii człowiek ma obowiązek właśnie dopełnić tego, do czego się zobowiązał przez tą uroczystą przysięgę. Jednym z podpunktów jest zapewnienie również środków materialnych. Jest to istotny punkt, ale absolutnie nie najważniejszy i dużo bardziej ta troska o dobro będzie obejmowała powiedzmy taki całokształt, czyli troska o dobro duchowe. Zawsze to, co jest duchowe, jest ważniejsze niż to, co jest cielesne, oczywiście bez zaniedbania tego, co jest cielesne. No i oczywiście w ramach miłości własnej mamy również takie już bardziej szczególiki, ale również są to nasze obowiązki, w ramach których mamy zadbać o nas samych, o nasze zdrowie, o nasz dobrostan, powiedzmy tak, w ogólności. I tutaj należy odpowiednio wyważyć, tak? To znaczy człowiek, który jest samotny, dajmy na to młody student albo człowiek, który dopiero co skończył studia i gdzieś sobie pracuje,
nie zawarł jeszcze związku małżeńskiego, byłbym w stanie zrozumieć, że taki człowiek ma więcej czasu na to, żeby na przykład właśnie poświęcać sporo czasu na siłownię i może to być w pełni uzasadnione w ramach właśnie takiej rozsądnej troski o swoje własne zdrowie, o swój rozwój. Natomiast człowiek, który ma więcej obowiązków stanu, już człowiek, który musi się zatroszczyć o swoją rodzinę, myślę, że będzie mu trudniej znaleźć ten czas i naturalnie będzie przez to, że ma więcej innych bardzo ważnych obowiązków, będzie musiał przede wszystkim znaleźć czas na te najważniejsze obowiązki i później to, co zostanie, jak najbardziej może w ten czy w inny sposób przeznaczyć na troskę o swoje własne zdrowie. Pewien poziom troski o zdrowie jest ściśle obowiązkowy, bo jak zaniedbamy nasze zdrowie, to nie spełnimy też innych obowiązków, a więc ma ono jak najbardziej duże znaczenie, ale raczej służebne znaczenie, tak? Czyli to nie jest żaden cel, natomiast jak najbardziej jest to jeden ze środków, który ma nam posłużyć do tego, żeby dobrze nasze obowiązki wypełniać, a więc jak najbardziej należy o niego zadbać. A więc nie podam konkretnych odpowiedzi, jedna godzina, dwie godziny, trzy godziny. Jest to zależne od naszej sytuacji, a więc musimy rozważyć, czy przez to nie zaniedbam jakichś ważniejszych obowiązków. Jeśli nie zaniedbam, a raczej wręcz przeciwnie, to wtedy jak najbardziej jest to stosowne. I teraz, co to ma wspólnego wszystko ze sektami? O co chodzi z tymi sektami? Ano, można bardzo szybko rozpoznać, czy grupa, wspólnota, do której w jakiś sposób należymy, jest taką wspólnotą sekciarską, idącą w stronę sekty, bo bezpośrednio o sektach myślę, że jest bardzo mało prawdopodobne, że ktoś będzie szukał u mnie porad, jak rozpoznać, że jest ją w prawdziwej sekcie. Znaczy, jeśli jest stosowana psychomanipulacja, bombardują was miłością, jednocześnie grożą wam, jak opuścicie taką grupę, że będzie katastrofa i koniec świata, to wtedy warto się zastanowić. Natomiast jeden taki wstępny punkt, który może pokazać, i można powiedzieć, że jest to taki tradycyjny bardzo sposób rozpoznania, to znaczy wynikający z prostej teologii moralnej. To znaczy, jeśli ktoś w ramach jakiejś wspólnoty, grupy, czegokolwiek, mówi wam, że obowiązki wynikające z bycia w tej wspólnocie, jeśli jest klub piłkarski i ktoś wam mówi, że w tym klubie piłkarskim, że te obowiązki wynikające z tego, one są tak ważne, one są ważniejsze niż twoje obowiązki rodzinne. Jeśli ktoś wam coś takiego mówi, to od razu odwróćcie się na pięcie i opuśćcie tą wspólnotę. To nie musi paść dosłownie. No może czasem po prostu wybrzmiewać, tak? Na zasadzie, jeśli w jakiejś takiej organizacji, w jakimś ruchu, te organizacje jakichś tam wspólnych przyjęć, jakichś eventów, jakichś wydarzeń w ramach właśnie tej wspólnoty, tej grupy, tego zgromadzenia, jeśli to jest ważniejsze niż troska o najbliższych, o dobre wypełnianie obowiązków stanu, to z punktu widzenia prostej teologii moralnej to jest grzeszne. I ta grupka ma tendencję do tego, żeby przewracać ten porządek naszych obowiązków wynikający bezpośrednio z prawa naturalnego i chce przez to zająć miejsce, które im się nie należy. Nikomu na ziemi nie należy się miejsce powyżej naszych podstawowych obowiązków stanu. Małżonkowie mają przede wszystkim po obowiązkach wobec Pana Boga, mają przede wszystkim obowiązki miłości wobec swoich najbliższych, wobec swojej rodziny, mają obowiązek troski o swoją rodzinę. Jeśli ktokolwiek z ludzi próbuje wejść powyżej tego poziomu, to trzeba dać mu w twarz. Albo po prostu, jeśli nie mamy na to odwagi i siły, to po prostu odwrócić się napięciem i odejść. Podejrzewam, że dla niektórych może to nie być oczywiste, dla innych może być od razu oczywiste też, jakie ruchy mam na myśli, bo faktycznie jest wiele, niestety, obecnie takich ruchów w Kościele, które tak to dokładnie przedstawiają, tak? Gdzie to zaangażowanie we wspólnotę jest dużo, dużo ważniejsze niż obowiązki stanu i gdzie jednocześnie oczywiście mówi się, że oczywiście musisz absolutnie tutaj, tu jest zbawienie i wszędzie, gdzie tylko pójdziesz, jeśli opuścisz naszą wspólnotkę, to nie, to jest bardzo, bardzo mocno twoje zbawienie niepewne. Są takie ruchy, bardzo niebezpieczne są to ruchy z tendencjami tworzącej się sekty, z tendencją tworzenia się, konstytuowania się tej grupy jako sekta. Pamiętajmy, że nikt nie ma prawa rościć sobie
miejsca ponad naszymi podstawowymi obowiązkami stanu. Jeśli ktoś to robi, to znaczy, że przewraca porządek naturalny, to znaczy, że odwraca porządek moralny, a zły duch odwraca porządek moralny. To on próbuje zawsze to poprzestawiać, tak żeby inne rzeczy były ważne niż te, które naprawdę są ważne. Zły duch bardzo rzadko kusi bezpośrednio, w zasadzie nigdy nie kusi bezpośrednio do zła. Zawsze kusi do pewnego odwrócenia porządku, tak żeby jakieś pozorne albo mniejsze dobro zajęło miejsce jakiegoś większego dobra. Przyjemność, żeby zajęła miejsce miłości i sprawiedliwości, czy cokolwiek podobnego, czy też właśnie w takim przypadku, żeby jakaś wspólnotka zajęła miejsce rodziny. Bardzo niebezpieczne i naprawdę bardzo, jeśli ktoś widzi to w jakiejś wspólnocie, w której jest, to naprawdę proszę zwróćcie na to uwagę. Jeśli jest to wyraźnie widoczne, to naprawdę zachęcam do tego, żeby odwrócić się napięcie i odejść. Teraz będą kolejne pytania. Jest ich całkiem sporo, więc na niektóre myślę, że będę odpowiadał krótko. Czy w przypadku pracy, w której człowiek narażony jest na grzech, gdzie współpracownicy są daleko od Boga i wywierają negatywny wpływ, szyderstwo, nieczyste rozmowy, podjudzanie, pijaństwo, warto porzucić tę pracę, nawet jeśli jest to służba publiczna, np. straż pożarna, opiekun medyczny, lekarz, pielęgniarka, żołnierz i tym podobne. Czy lepiej dawać świadectwo swoją postawą, próbować walczyć z tymi złymi elementami, zostać w tej pracy i poświęcać się tej służbie? To zależy. To znaczy, jeśli ta sytuacja jest dla nas bliższą okazją do grzechu, czyli taką okazją, która naturalnie doprowadza nas do grzechu, jeśli widzimy, że ten zły wpływ faktycznie ma na nas zły wpływ, prowadzi nas bezpośrednio do grzechów, przede wszystkim do grzechów ciężkich, to wtedy porzucamy jak najszybciej tą pracę. Jeśli jest to okazja dalsza do grzechu, czyli taka, która jest wprawdzie jakąś okazją, ale bez przesady, czasem może się zdarzyć jakiś grzech lepszy, ale nie jest to nic, co by jakoś tak realnie nas do grzechu kusiło. Może wtedy lepiej rozważyć pozostanie, jeśli widzimy, że możemy faktycznie coś dobrego w ramach tej pracy zrobić. Jezus mówi o uczestnictwie w Najświętszej Eucharystii. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jeśli nie będziecie jedli ciała, to myślę, że znamy. Jednak spożywanie duchowe to dwa różne pojęcia. Jezus mówi o pierwszym, nie o drugim, jako warunku życia wiecznego. Mimo to Kościół praktykuje komunię duchową, komunię pragnienia, jako ekwiwalent komunii świętej. Dlaczego i na podstawie jakiego teologicznego uzasadnienia? Skąd ten pomysł, że Kościół praktykuje to jako ekwiwalent? Nie, to nigdy nie był ekwiwalent. Jest to co najwyżej analog. Tak? Jest to pewna analogia dla tych osób, które do Komunii Świętej z jakiegoś powodu przystąpić nie mogą, jeśli jest to tylko kwestia dystansu, no to jest to sposób oczywisty, jakby możliwe, tak, żeby prosić Pana Jezusa, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, zjednocz się ze mną bardziej. Jest to jak najbardziej słuszne, dobre i potrzebne, natomiast nie jest to to samo, co Komunia Sakramentalna, więc nie jest to ekwiwalent. Jak ksiądz komentuje zarzuty o ważność małżeństw zawieranych w bractwie? Zgodnie z formą trydencką, małżeństwo musi być zawarte wobec proboszcza lub innego kapłana upoważnionego przez właściwego proboszcza lub biskupa. A jeśli tak nie jest, związek jest nieważny. Czytałem kiedyś artykuł napisany przez księdza z bractwa świętego Piotra, dowodzącego na tej podstawie nieważność związków małżeńskich zawartych wobec księży z bractwa. Ci ksiądz na to, rozumiem, że chodziło o to, co ksiądz na to. A więc poza kapłanami z Bractwa Świętego Piotra i podobnymi, czyli kapłanami związanymi z indultem, praktycznie nikt takiej tezy nie stawia. Tylko ci, którzy oczywiście są najbliżej nas i najbardziej im zależy na tym, żeby ludzie nie przychodzili do nas, tylko do nich, to oni stawiają takie tezy, że nie, to wszystko jest absolutnie nieważne. Zadam pytanie w drugą stronę. Czy w Kościele prawosławnym są ważnie zawarte małżeństwa, czy nie? Jak myślicie? Myślicie, że wszystkie te małżeństwa, które tam zawierają, są nieważne? A jeśli nie, bo Kościół nigdy nie twierdził, że są nieważne, no to jak to działa? Oni nie mają jurysdykcji. To jurysdykcja jest tym, co jest tutaj potrzebne, czyli władza lokalna, władza kościelna musi udzielić jurysdykcji kapłanowi asystującemu przy zawieraniu związku małżeńskiego. W Kościele prawosławnym jurysdykcji nie ma. I schizmatycy, którzy odłączyli się od głowy Kościoła, nie mają żadnej jurysdykcji. To są uzurpatorzy. Mają władzę sakramentalną, władzę świętej, ale to są uzurpatorzy.
Jednak Ecclesia Supplet, Kościół uzupełnia ze względu na dobro dusz to, co jest bezpośrednio potrzebne do ważności sakramentów. Kościół uzupełnia punktualnie, udzielając w takich sytuacjach tej jurysdykcji. To należałoby mówić o właśnie jakiejś jurysdykcji nadzwyczajnej, jurysdykcji punktualnej dla zbawienia dusz, dlatego że pierwszym prawem w prawie kanonicznym jest zbawienie dusz. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz. I to prawo kanoniczne nie po to zostało ustanowione, żeby blokować działanie sakramentów, tylko po to, żeby porządkować. Tak? I Pan Jezus nie przekazał uczniom prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne jest ważne i bardzo dobre i bardzo potrzebne i studiować je należy. Natomiast nie należy go traktować jako coś, co jest na tym absolutnie najwyższym poziomie, bo najwyższym prawem jest zbawienie dusz. I w tym momencie, w którym są jakieś bardzo poważne powody, żeby działać niezgodnie z prawem kanonicznym, w tym momencie może być to w pełni uzasadnione i w pełni ważne i godne. A więc w sytuacji, w której ludzie trafiają na bezludną wyspę, tak, mamy dwóch młodych ludzi, to właśnie dwóch narzeczonych, którzy rozbijają się samolotem na bezludnej wyspie i są tam miesiąc, dwa na przykład, tak? No i postanawiają, to zawrzemy związek małżeński. Mogą zawrzeć związek małżeński, są katolikami, zawrą ważny związek małżeński, przysięgając sobie, składając sobie wzajemnie przysięgę małżeńską, w ogóle bez świadków, bez kapłana, bez kogokolwiek. Ważna przysięga małżeńska. Dlaczego? Dlatego, że jest konieczność, tak? Stan konieczności uzasadnia takie postępowanie i prawo kanoniczne, które stawia pewne konkretne warunki, również dopuszcza takie wyjątki. To znaczy jedne dopuszcza bezpośrednio, w sensie mówiąc o nich, inne przez analogię teolodzy wychodzą z założenia, że tu bez wątpienia byłoby to ważne. I teraz, jeśli mamy taką sytuację, że mamy młodych ludzi, którzy chcą zawrzeć związek małżeński i nie chcą, żeby na tym związku małżeńskim odprawiano im mszę Cranmera, tak? Protestancką mszę świętą. Znaczy, to jest dziwne połączenie, protestancką mszę, nie świętą, nie wiem jak to powiedzieć. A więc, jeśli, dajmy na to, właśnie mamy katolików żyjących w protestanckim kraju, nie pójdą do protestanckiego ministra, żeby im tego sakramentu udzielił. Teraz, jeśli mamy im w sytuacji, w której to również jest bezpośrednio teologicznie niekontrowersyjne, że jeśli katolicy są w jakimś niekatolickim kraju, nie będą mieli kapłana przez ponad miesiąc, mogą również zawrzeć związek małżeński bez kapłana. Teraz w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj w Polsce, tak? Czyli mamy mnóstwo katolickich księży, tylko że wszyscy odprawiają mszę Cranmera, to znaczy odprawiają Novus Ordo Missae, który przypomina mszę Cranmera w 90%, a w 10% idzie jeszcze dalej, protestantyzuje jeszcze dalej niż msza Cranmera. Odsyłam do materiału, czy reforma liturgiczna to nowa reformacja, jakoś tak on się nazywał, gdzie jest to porównanie. Katolik nie chce iść na mszę Cranmera, katolik nie chce iść do kapłana, który będzie mu opowiadał tezy, które nie są katolickie, bo jak najbardziej, zwłaszcza jeśli chodzi o małżeństwo, mamy dzisiaj do czynienia z poważnymi teologicznymi błędami. A więc co może zrobić katolik, który chce mieć katolicką mszę świętą i chce mieć katolickie nauczanie przy okazji swojego ślubu? Może się zgłosić do katolickiego kapłana, ale ci kapłani nie mają jurysdykcji. Co wtedy robimy? No, gdy przychodzą do nas, prosimy takich wiernych, żeby napisali taką deklarację, że mamy świadomość, że ci kapłani nie mają zwyczajnej jurysdykcji, ale nie mamy możliwości, aby zgłosić się do kapłana, który odprawi nam katolicką mszę i powie nam katolickie kazanie bez obawy, że wszyscy usłyszymy jakieś herezje i bzdury na kazaniu, dlatego zgłaszamy się do tego księdza, mając taką świadomość, powołujemy się właśnie na tą jurysdykcję nadzwyczajną, której Kościół udziela ze względu na zbawienie dusz. Uważamy, że powód jest wystarczający do tego, żeby skorzystać z posługi kapłana, który nie ma tej zwyczajnej jurysdykcji, bo obawiamy się o kwestię czystości wiary na tych kazaniach, które będą, czy mogłyby wybrzmieć na naszym ślubie i chcemy liturgii, która z całą pewnością jest katolicka. I można tutaj próbować też argumentować w trochę inną stronę. Nie chcemy kapłana, który odprawia mszę Cranmera, który odprawia protestancką liturgię.
różnie, jakby z różnej strony można do tego podejść, natomiast zasadniczo powód jest wystarczający do tego, żeby powołać się, żeby pójść do kapłana, który zwyczajnej jurysdykcji nie ma. Papież ogłosił odpusty na rok jubileuszowy. Wierni będą mogli ponadto uzyskać odpust jubileuszowy, jeśli w duchu pobożności będą uczestniczyć w misjach ludowych, rekolekcjach lub spotkaniach formacyjnych poświęconych tekstom Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czy Bractwo planuje organizować takie spotkania na temat tekstów Soboru Watykańskiego II? Pomysł jest faktycznie dosyć kuszący, bo jeśli ktoś jest... Jeśli jakiś komentarz do tekstów Soboru będzie wartościowy, to właśnie taki krytyczny, na który nikt inny sobie oczywiście pozwolić nie może, bo dla nich, znaczy, dla współczesnych kapłanów teksty Soboru są ważniejsze niż Pismo Święte i cała tradycja Kościoła, bo to jest nowe objawienie, nowe zesłanie Ducha Świętego, więc tylko od teologów tradycyjnych będzie można usłyszeć jako tako sensowny komentarz, a więc kusząca propozycja. Wrócę jeszcze do kwestii tego małżeństwa. Oczywiście tutaj mówię o sytuacji, gdzie nie dostajemy delegacji od biskupa miejsca. Pamiętamy o tym, że papież Franciszek stworzył pewną namiastkę takiej regulacji, która umożliwia delegację biskupa miejsca, umożliwia biskupowi miejsca, aby delegował kapłana bractwa do tego, żeby ten udzielił sakramentu małżeństwa. Niektórzy biskupi to robią, inni tego nie robią, natomiast oczywiście my nie uzależniamy od tego naszej działalności. Kolejne pytanie. Czy uważa ksiądz, że nigdy na żadnym innym soborze powszechnym nie dokonano zmian porównywalnych do Soboru Watykańskiego II? Jaka sytuacja byłaby najbliższa tejże? To jest o tyle ciekawe pytanie, że w sumie w pewnym sensie żaden sobór nie dokonał mniejszych zmian niż Sobór Watykański II, bo Sobór Watykański II, na tym polega jego wyjątkowość, że od razu zadeklarował, że my nie będziemy dogmatyzować nic, potępiać błędów, tylko to będzie taki sobór duszpasterski. Zajmiemy się takimi sprawami praktycznymi, duszpasterskimi, bez wchodzenia w doktrynę, w potępianie, w dogmatyzowanie. W tym sensie jest to sobór, który dokonał najmniej zmian, to znaczy sobór zadekretował od razu na początku, my nie będziemy ważnych spraw poruszać, zajmiemy się taką praktyką, tak? Co, jak to zrobić, żeby faktycznie dotrzeć do współczesnego człowieka. A więc powiedzmy teoretycznie ten sobór dokonał zmian najmniej, natomiast w praktyce później dokonał zmian faktycznie bardzo, bardzo dużych. Natomiast znowu przez tą deklarację wstępną, nie w ten sposób, że zadekretował, że coś teraz wierzymy inaczej, coś robimy inaczej, tylko w ten sposób, że zostały zapisane teksty, powołując się na tą duszpasterskość, teksty, które są dwuznaczne, które będzie można później interpretować na wszystkie możliwe sposoby i później po soborze zdecydowano się na interpretację taką ściśle modernistyczną i poszło to zupełnie bez zahamowań właśnie w tą stronę. Natomiast faktycznie sam sobór ma tą wadę takiego otworzenia, uchylenia drzwi. Sam jeszcze nie zawiera jakby właśnie dogmatów i potępień, które byłyby w jakiś sposób niezgodne z nauką Kościoła, ani takich, które byłyby zgodne, po prostu takich rzeczy nie zawiera, ale uchyla drzwi dla nieortodoksyjnych, niekatolickich wniosków i niekatolickich praktyk i to się faktycznie będzie później działo. Dlatego faktycznie nie bardzo da się go z czymkolwiek porównać, bo sobory nigdy wcześniej nie postępowały w ten sposób. Nigdy sobór nie zadekretował, że nie, to my nie będziemy nikogo potępiać, nie będziemy się zajmować sprawami wiary, my tylko tak porozmawiamy o sprawach duszpasterskich. Nikt nigdy nie wpadł na taki pomysł, żeby taki sobór zwoływać i niestety istnieje podejrzenie, że od samego początku ta frakcja wiodąca, frakcja promodernistyczna naciskała na tą formę, bo wiedzieli, że właśnie dzięki temu będą w stanie przeforsować pewne dwuznaczności, a jednocześnie autorytet soboru, pomimo tego, że zadeklarował, że nie będzie dogmatyczny i nie będzie potępiał, pomimo tego ranga autorytet soboru w Kościele będzie bardzo duży i będzie można go wykorzystać do tego, żeby później modernizm wepchnąć do Kościoła i żeby stał się tą wiodącą linią i jak widzimy to stało się słuszne, a więc
Trudno to do czegoś porównać. Trudno to porównać również do tych takich bezbożnych synodów bez akceptacji papieskiej, bo jednak Sobór Watykański II jest czymś innym. Tak? Jest akceptacja papieska, natomiast jest takie wicie się, tak żeby nie potępić, nie zadekretować, ale jednak uchylić jakichś drzwi. Także na pewno moim zdaniem nie da się go do absolutnie niczego porównać. Zawiera drastyczne dwuznaczności, a w pewnych momentach faktycznie poważne błędy, na przykład deklaracja o wolności religijnej. Tutaj odsyłam do materiału Bezbożna wolność albo do nowego materiału Papież Kabała i godność człowieka. Tam również o tym dosyć długo mówiłem i myślę, że to też może sporo w tej kwestii wyjaśnić. A więc trudno podać jakikolwiek przykład w historii Kościoła czegoś podobnego. Moim zdaniem nie ma nic podobnego. Były sobory, raczej właśnie należy mówić wtedy o synodach, wręcz złe, ale właśnie bez akceptacji papieskiej. Natomiast tu mamy coś jednak innego. Z jednej strony jest ta akceptacja, a z drugiej strony jest ta wstępna deklaracja, że będziemy robili tylko tak duszpastersko, a później wykorzystanie tych tekstów duszpasterskich do tego, żeby herezję głosić. Bezprecedensowa jednak sytuacja. W ostatnim Pio wspomniał ksiądz, że w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym obecnie nie mamy okresu zwykłego, lecz okres po zesłaniu Ducha Świętego. Zatem moje pytanie jest takie, czy w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym jedyny okres zwykły przypada między niedzielą Chrztu Pańskiego, a przed pościem Szczęść Boże? Nie, ten okres jest czasem po objawieniu Pańskim. Czy ksiądz mógłby szczegółowo omówić różnicę między prawem boskim a naturalnym Bóg zapłać? Różnice to trochę niewłaściwe słowo. Dlaczego? Dlatego, że prawo naturalne również jest prawem boskim. Co to znaczy? A więc prawo Boże to jest wszelkie prawo, które zostało przez Pana Boga dane, czyli w zasadzie no, każde prawo, no, właśnie chyba w odróżnieniu od prawa ludzkiego. Nie będzie jasne w sensie jeszcze, ale mam nadzieję, że za chwilę tak. A więc, czymże jest prawo boskie? Prawo boskie dzielimy na prawo objawione i prawo naturalne właśnie. Prawo objawione to jest to, co zostało nam bezpośrednio przekazane, a więc Pan Bóg, który mówi, coś trzeba robić, czegoś nie trzeba robić w swoim objawieniu. Prawo naturalne natomiast to jest to prawo Boże wpisane w stworzenie przez Pana Boga w momencie stworzenia, które my możemy rozpoznać naszym rozumem i wyciągnąć wnioski, badając naszą naturę, że tak powinniśmy postępować, że to jest dobre postępowanie. Możemy rozpoznać, że celem płciowości jest zrodzenie i wychowanie potomstwa i dlatego rozpoznajemy, że używać płciowości należy właśnie w ten sposób. Możemy rozpoznać, że przyjemność z tym związana jest nagrodą za zrobienie czegoś, co jest korzystne dla przetrwania gatunku i nie należy próbować zabrać tej nagrody bez robienia jednocześnie tego, co jest korzystne dla przetrwania gatunku, nie tylko zrodzenia potomstwa, ale wychowania go w stabilnej rodzinie z ojcem i matką. Możemy to naszym rozumem rozpoznać i to nazywamy prawem naturalnym. Jest to również prawo Boże, wpisane w stworzenie przez Pana Boga właśnie przy samym akcie stwórczym. Rozpoznajemy je naszym rozumem. Prawo objawione czasami powtarza to, co zostało już zapisane w prawie naturalnym. A czasami jak w jakiś sposób doprecyzowuje, czasami dostosowuje do konkretnych okoliczności, dyspensując od jakichś drugorzędnych praw. Dużo mamy dzisiaj pytań, ale kusi mnie, żeby wejść tutaj w kwestie kontrowersyjne, na przykład kwestia poligamii i niewolnictwa. Poligamia i niewolnictwo mogą być rozpoznane na poziomie prawa naturalnego jako niewłaściwe, ale drugorzędnie niewłaściwe. Co to znaczy drugorzędnie niewłaściwe? To znaczy jako rzeczy, które są w jakiś sposób szkodliwe, ale jednak nie hamują w danej sytuacji przed osiągnięciem pierwszego celu. Co to znaczy? W przypadku poligamii jest możliwe zrodzenie i wychowanie potomstwa. Problem jest trochę przede wszystkim w systemie poligamicznym z miłością małżeńską, z taką wzajemną troską małżonków o siebie, ale co do zasady zarówno zrodzenie, jak i wychowanie potomstwa może się odbyć jako tako całkiem nieźle. Stąd, ze względu na to, że pierwszy cel zostaje osiągnięty, pierwszy cel małżeństwa może zostać osiągnięty, może być dyspensowane z jakiegoś powodu, może Pan Bóg dyspensować od
zakazu poligamii, o tak należałoby powiedzieć, z jakichś ważnych powodów. Na przykład z takich powodów, że w starożytnym Izraelu praktycznie nie było możliwe dla kobiety, żeby utrzymała się, gdy zostaje wdową. A więc nawet prawo Starego Testamentu nakazuje, to jest prawo objawione przecież, nakazuje, w pewnym sensie właśnie dyspensując od prawa naturalnego, nakazuje, żeby brat mężczyzny, który umarł, i pozostawił wdowę, która nie ma dzieci, czyli nie będzie miał się kto o nią zatroszczyć, nakazuje, żeby ten brat wziął za żonę tą żonę swojego brata, nawet jeśli właśnie ma już inną żonę, i żeby miał z tą żoną dzieci po to, żeby ona z głodu nie umarła, bo taka wdowa faktycznie była w Izraelu w bardzo dużym niebezpieczeństwie śmierci głodowej. Jeśli nie miała jakiejś innej rodziny, która mogłaby się o nią zatroszczyć, mogła bardzo łatwo po prostu umrzeć z głodu. A więc ze względu na tą organizację społeczną było lepiej, żeby dyspensować od czegoś, co jest na tym drugorzędnym poziomie prawa naturalnego. Coś, co nie hamuje pierwszego celu, w tym przypadku małżeństwa. Podobnie w przypadku niewolnictwa. Jeśli Pan Bóg ściśle zakazałby niewolnictwa, wtedy czym by się to skończyło? No po prostu Izraelici, gdyby toczyli wojnę, musieliby wszystkich wymordować, bo nie były znane praktycznie i nie były za bardzo możliwe inne środki, co zrobić. To znaczy, jeśli w takich starożytnych wojnach zdobywano jakieś miasto, no to opcja była albo taka, że zabijamy wszystkich, albo taka, że sprzedajemy w niewolę. Dlaczego? Dlatego, że ryzyko odwetu było bardzo duże, praktycznie nie było możliwe, żeby pozostawić jakąś część tych mieszkańców przy życiu. Jeśli to będą młodzi mężczyźni, to ryzyko odwetu jest bardzo duże. Jeśli nie będzie tam młodych mężczyzn i zostawią przy życiu tylko kobiety, dzieci i starców, to poumierają z głodu, bo znowu w tych warunkach praktycznie nie dało się w ten sposób przeżyć. Potrzeba było jednak tych silnych mężczyzn do tego, żeby bronić tych społeczeństw, żeby pracować, prowadzić tą ciężką pracę fizyczną i po prostu gdyby oszczędzenie kobiet, dzieci i starców nie byłoby wcale litościwe, tylko raczej odciągnęłoby ich śmierć w czasie i byłoby jeszcze bardziej okrutne. Dlatego niewolnictwo w takiej sytuacji, czy wzięcie do niewoli, sprzedanie tych ludzi było opcją bardziej humanitarną niż mniej humanitarną. Dlaczego może być dopuszczalne niewolnictwo, dlaczego może mógł Pan Bóg dyspensować od niewolnictwa, od zakazu niewolnictwa, tak należało powiedzieć w Starym Testamencie, dlatego że jako stan sam w sobie nie sprzeciwia się celu, nie hamuje celu człowieka. To znaczy zarówno ten człowiek może się zbawić, może poznać Pana Boga, Jego kochać, Jemu służyć, może również osiągnąć w pewnym stopniu swoje cele ziemskie, to znaczy może założyć rodzinę, może nawet posiadać w pewnym stopniu przynajmniej pewien majątek. To może być zależne od konkretnej, powiedzmy, realizacji, natomiast zasadniczo jest to możliwe. A więc nie hamuje, szkodzi to na tym ziemskim poziomie. Na pewno nie odpowiada to ludzkiej naturze. Tak, i dlatego należy bronić się przed powrotem niewolnictwa, które dzisiaj nam grozi ze strony możnych tego świata, powiedzmy w uproszczeniu w ten sposób. Należy się przed tym bronić. Jest to szkodliwe, ale może być sytuacja, w której jest rozwiązanie lepsze. A więc może być sytuacja, w której lepiej jest dyspensować od jakiegoś drugorzędnego prawa naturalnego, niż doprowadzić przez brak tej dyspensy, doprowadzić do jakiegoś bardzo poważnego zła. Tak byłoby w przypadku doskonałego, ścisłego zakazu niewolnictwa w czasach Starego Testamentu. W tym kontekście kulturowym doprowadziłoby to do nieuchronnie, bo Izraelici te wojny toczyć musieli ze swoimi sąsiadami, bo po prostu byliby atakowani w ten czy w inny sposób. Nawet gdyby sami nie atakowali, to i tak musieliby te wojny prowadzić. I doprowadziłoby to do szkód większych niż właśnie dyspensa od zakazu niewolnictwa, które faktycznie jest czymś w prawie naturalnym, natomiast na takim poziomie drugorzędnym, a być może tutaj nawet trzeciorzędnym, a więc łatwo może być dyspensowany. Dlatego też święty Paweł nie nawoływał do tego, żeby buntować się przeciwko niewolnictwu, tylko
Przekazywał naukę, która ma podważyć fundamenty niewolnictwa. Przekazywał naukę o tym, że nie ma już Żyda, ani Greka wolnego, ani niewolnego, że wszyscy są braćmi w Chrystusie. I w ten sposób faktycznie pracował nad tą głęboką zmianą mentalności, która mogła doprowadzić do zniesienia niewolnictwa i która doprowadziła do tego, że dzisiaj również nasi oponenci uważają, że niewolnictwo to jest z natury coś złego. Właśnie dzięki tej myśli, chrześcijańskiej myśli, która głęboko zapuściła korzenie i która dzisiaj wydaje takie owoce, są zasadniczo dobre owoce, że dla nas w sposób oczywisty niewolnictwo kojarzy się z czymś złym i niemoralnym, bo jest czymś faktycznie w jakimś stopniu przeciwko prawu naturalnemu, natomiast właśnie w stopniu takim drugo- lub nawet trzeciorzędnym. Nie można dyspensować, nie byłoby możliwe, byłoby to w jakiś sposób zaprzeczeniem stworzenia Bożego, gdyby Pan Bóg dyspensował od pierwszego celu. Na przykład, to pojawiały się te pytania w tym kontekście, ale to dlaczego Pan Bóg nie dyspensuje na przykład od zakazu homoseksualizmu? Czy to nie może kiedyś się wydarzyć? Nie może, dlatego że po to istnieje płciowość, żeby potomstwo zostało zrodzone i wychowane. To jest pierwszy cel istnienia ludzkiej płciowości, a więc za próba dyspensy od pierwszego celu, od realizacji pierwszego celu, byłaby w istocie zanegowaniem sensu istnienia ludzkiej płciowości. A więc Pan Bóg nie zaneguje sensu istnienia tego, co stworzył, więc nie będzie dyspensował nigdy od pierwszego celu, czy to małżeństwa, czy to w ogóle tak ludzkiego istnienia. Nie, Pan Bóg nie będzie dyspensował od obowiązku człowieka, żeby dążyć do nieba. Tak? To jest zawsze stały nasz obowiązek, żeby szukać poznania prawdy i ukierunkować nasze życie zgodnie z tym poznaniem. Znowu zarzut o to, że ale przecież wszechmocny mógł to zrobić szybko, jednym ruchem zmienić kontekst kulturowy. To jest zarzut taki typowy dla kultury instant, to znaczy ci człowiek, który zadaje to pytanie, moim zdaniem musi myśleć na zasadzie lepiej jest zawsze przestawić dźwignię. Lepiej to jest taka mentalność socjalistyczno-totalitarna. No, my uregulujemy i będzie lepiej. Pan Bóg jest twórcą natury i widzimy, że w naturze to, co silne, prawdziwe, twarde, to potrzebuje czasu, to musi dojrzeć, to musi rozwinąć się. Lepiej jest dla człowieka, żeby człowiek sam zrozumiał, dlaczego niewolnictwo jest szkodliwe, żeby faktycznie pojął te podstawy, które są przekazane w Ewangelii. Nie ma Żyda, ani Greka wolnego, ani niewolnego. Wszyscy są braćmi w Chrystusie. Lepiej, żeby to dusze przetrawiły i później wydały owoce w formie zakazu niewolnictwa, niż żeby ludziom to wcisnąć i nakazać i zmusić ich do tego w ten czy w inny sposób. Kolejne pytanie. Długie pytanie. We wstępie do ostatnich Pio stwierdził ksiądz, że nie wszyscy w strukturach posoborowego kościoła są heretykami. Dlaczego, skoro odeszli od tradycyjnej nauki, głoszą rzeczy sprzeczne z jego wielowiekową wykładnią i tak dalej? Dawniej za o wiele błahsze sprawy lądowało się poza kościołem, bo zostali tak ukształtowani, ale przecież mają swój rozum, dzięki któremu zwłaszcza według tomistów powinni rozpoznać prawdę. Posłuszeństwo wobec przełożonych, więc czemu nie zrezygnują, już chyba lepiej zrezygnować niż uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Co do tego ostatniego zdania zgadzam się, zwłaszcza, że posłuszeństwo nie obowiązuje, gdy ktoś wymaga czegoś, co jest fałszywe lub sprzeczne z Bożym prawem, czyli skoro tam tkwią, znaczy, że są heretykami. Nie, bo mimo wszystko pozostaje kwestia zrozumienia. To znaczy, mówiłem o zwykłych wiernych przede wszystkim. Gdy mówię o modernistach, mam na myśli tak jak w Magisterium Kościoła święty papież Pius X w encyklice Paszendi mówi o modernistach jako o pewnych nauczycielach. Modernista, historyk, teolog i tak dalej. Ale to są ludzie wykształceni, nauczyciele, którzy przekazują, nauczyciele w takim szerokim znaczeniu tego słowa, teolodzy, którzy przekazują nieortodoksyjną naukę. Tak o nich mówimy jako o modernistach. Nie mówimy natomiast w sensie ścisłym o modernistach jako o zwykłych wiernych. Babcia, która chodzi do kościoła na nową mszę, nie jest modernistką, chyba że faktycznie świadomie przylgnęła do herezji modernizmu, co wydaje mi się jednak mało prawdopodobne. Księży oczywiście usprawiedliwić jest trudniej,
Dlatego, że jednak właśnie studiowali teologię, mają obowiązek, żeby rozpoznać prawdę, natomiast dopuszczałbym nawet u księży możliwość, że są w niezawinionym albo mało zawinionym błędzie. To znaczy, że no, ukształtowani zostali w ten sposób, z jakiegoś powodu, przez naturalne ograniczenia, nie dostrzegli, nie zrozumieli tego fałszu, który w tym jest, nie dostrzegli, że nie jest to tradycyjna nauka, uwierzyli swoim nauczycielom, którzy przekazywali im, że to jest tak naprawdę wszystko spójne, że właśnie to jest tak naprawdę katolickie. Dopuszczałbym taką możliwość, choć na pewno osobę duchowną faktycznie trudniej będzie usprawiedliwić. Ale pamiętajmy o tym, że żeby kogoś nazwać w sensie ścisłym heretykiem, musi ten ktoś zostać faktycznie osądzony przez jakąś władzę kościelną. Biskupa, który zgodnie z prawem kanonicznym, biskup, który głosi herezję, pozostaje na swoim urzędzie, dopóki nie zostanie zdjęty z urzędu przez władzę kościelną. A więc to, że ktoś głosi jakąś tezę, która brzmi w naszych uszach modernistycznie, to nie oznacza, że mamy prawo nazywać go heretykiem. Mamy prawo powiedzieć, że taka i taka teza jest herezją, tak? Ale zawsze trzeba dać temu człowiekowi jednak tą możliwość obrony i my nie jesteśmy odpowiednią instancją, żeby stawiać go przed sądem, tak? I wymagać od niego, żeby teraz wytłumaczył dokładnie, co miał na myśli. To powinna robić władza kościelna i miejmy nadzieję, że dożyjemy czasów, kiedy będzie to robiła, kiedy wróci do katolickiego nauczania i będzie wymagała po prostu od kapłanów tego, żeby katolicką naukę głosili i będzie tym zabraniała przemawiać, którzy katolickiej nauki nie prezentują. Natomiast nie mamy prawa tak po prostu zgodnie z naszym uznaniem mówić, że ten jest heretyk, a ten nie jest heretyk. Mamy pełne prawo, natomiast to jest, i to też się pojawiało gdzieś tam w komentarzach, kto dał wam prawo tradycjonalistom do tego, żeby mówić, co jest heretyckie, a co nie. Sam Bóg dał nam prawo, przecież w Bożym objawieniu mamy obowiązek, żeby badać, żeby sprawdzać każdego ducha, czy pochodzi od Pana Boga, czy nie. Mamy badać wszystko i co dobre mamy zachowywać. To pozostaje zostawione naszemu rozumowi. Oczywiście każdy człowiek ma ścisły obowiązek szukać prawdy i gdy ją rozpozna, przylgnąć do niej swoją wolą. To jest nasz ścisły obowiązek sumienia. I tak jak nie mamy prawa, żeby tak po prostu sferwować takie wyroki, ty jesteś heretykiem, tak mamy pełne prawo, żeby gdy rozpoznamy, że coś jest sprzeczne z katolickim dogmatem, żeby powiedzieć, to jest herezja, tak? Ta teza jest heretycka. Osądzenie człowieka, czy on jest heretykiem, czy nie, jest nie nasza sprawa. Możemy mieć podejrzenie, tak, że jeśli głosi taką tezę, to jest heretykiem, natomiast żeby go ogłosić heretykiem i zdjąć z urzędu, potrzeba do tego władzy kościelnej. Ale mamy ścisły obowiązek sumienia, żeby wskazywać, to jest herezja, to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. To jest niezgodne z dekalogiem, oddawanie czci pogańskim bożkom. To jest niezgodne z dekalogiem. Mamy obowiązek to powiedzieć. Mamy obowiązek mówić nawet do namiestnika Chrystusowego, przestań to robić. To jest przecież niezgodne z dekalogiem. Nie mamy prawa, żeby mu powiedzieć, nie jesteś papieżem, bo robisz to i to. Nikt nam tego prawa nie dał. Ale mamy ścisły obowiązek, zgodnie zarówno z tekstem objawionym, jak i po prostu z całą tradycją Kościoła, żeby wskazywać nie tylko prawo, ale obowiązek. Żeby wskazywać, nie można czcić fałszywych bożków, nawet jeśli to robi namiestnik Chrystusowy. Mamy obowiązek powiedzieć, nie można czcić fałszywych bożków. Gdy Episkopat Polski celebruje Dzień Islamu, mamy obowiązek im powiedzieć, nie wolno celebrować Dnia Islamu. To jest fałszywa religia, która nie prowadzi do zbawienia. Nie wolno ci tego robić. Ja nigdy nie będę w tym uczestniczył. Tobie też nie wolno tego robić. To są inne rzeczy, tak? Deklaracja, że ktoś jest heretykiem, a stwierdzenie, że coś jest herezją. Inne rzeczy. Ośmielam się prosić o łapki w górę, ponieważ jest to bardzo dla mnie ważne pytanie. Łączy ono dziecięcy wiek zaczytywania się w baśniach z życiem dorosłym i dojrzewaniem do wiary. Z góry dziękuję. Czy przesłanie siódmego tomu opowieści z Narni, Ostatnia Bitwa, jest zgodne z teologią katolicką? C.S. Lewis był Anglikaninem.
Nie był on kilkaninem, on pozostał bliżej niedookreślonym chrześcijaninem do końca, to znaczy nie przylgnął do żadnej protestanckiej sekty, ani do kościoła katolickiego. Chodzi o wątek Emeta, który przez całe życie był szczerym i gorącym wyznawcą Tasza, coś jak fałszywe bóstwo czy szatan, który walczył z Aslanem. Wydaje mi się, że jest to wątek dotyczący możliwości zbawienia poza kościołem katolickim. Zawsze bardzo lubiłem tę scenę, jest bliska mojemu sercu. Zastanawiam się tylko, czy jest ona w 100% katolicka. Ja streszczę tą scenę, a więc chodzi o to, że taka jakby muzułmańska kultura i religia tam toczy w takich czasach apokaliptycznych wojnę ze prawowitymi chrześcijanami, tak to parafrazuję, powiedzmy, w ten sposób. I tam jest takie bóstwo Tasz z ptasią głową i tam chyba ilomaś rękami, właśnie dosyć takie demoniczne. No i jeden z tych taki młody, szlachetny, w cudzysłowie muzułmański rycerz, który walczy po stronie tego Tasza, on umiera i przychodzi do niego Aslan, który symbolizuje Chrystusa, i Aslan mówi do niego, zwraca się do niego: mój synu. No i ten, widząc już jakby w obliczu Aslana, widzi, że ten jest prawdziwy i szlachetny, tak należałoby powiedzieć. Panie, niestety ja całe życie służyłem Taszowi, a nie tobie. I Aslan wtedy mówi, że ze względu na to, że szczerze to robiłeś, przyjmuje wszystko co robiłeś dla niego, żebyś to jako to, co robione dla mnie. Ale on mówi: nie, panie, przecież ja to robiłem dla niego. Aslan mówi: przyjmuję to wszystko. A więc ty i Tasz jesteście jedno? Pyta ten muzułmański wojownik. Aslan wtedy wydaje gniewny pomruk i mówi: jesteśmy dokładnymi przeciwieństwami, absolutnie nie jesteśmy jedno, ale ze względu na to, że, ale nie da się robić czegoś naprawdę dobrego dla niego, tak jak nie da się czegoś robić naprawdę złego dla mnie. Gdy ktoś robi coś naprawdę dobrego, wtedy zawsze będzie to w mojej służbie. Gdy ktoś robi coś naprawdę złego, nawet jeśli wzywa moje imię, to będzie to służba Taszowi. Czy to jest zgodne z katolicką nauką? Pamiętam, że zastanawiałem się nad tym, gdy jako młodzieniec czytałem tą scenę. Moim zdaniem Lewis ma szczególny talent, trochę w cudzysłowie talent, do tego, żeby pisać tak, żeby nikogo nie urazić. Moim zdaniem on mógłby być patronem takich ekumenicznych pisarzy, to znaczy jest oczywiście 3 poziomy wyżej niż te deklaracje, współczesne deklaracje ekumeniczne, bo to jest takie siano, że po prostu szkoda gadać. Kaszane i siano. Nie obrażając kaszanki. Natomiast kaszanka w porównaniu do współczesnych deklaracji ekumenicznych to jest szczyt ludzkich osiągnięć cywilizacyjnych. Przepraszam, trochę mnie poniosło, ale tak jest. To zdanie podtrzymuję, jest w pełni prawdziwe i być może zbyt łagodne wobec współczesnych deklaracji ekumenicznych. A co to ma wspólnego z Lewisem? No, chodzi o to, że Lewis potrafi tak pisać, żeby katolik czytał i zgadzał się z tym, i protestant czytał i zgadzał się z tym. To jest faktycznie pewna umiejętność Lewisa. Nie wiem, czy jest to naprawdę coś wielkiego. Czy jest to naprawdę coś dobrego? Dlaczego? No, czy jest to bardziej próba odnalezienia prawdy w taki sposób, żeby faktycznie jakby nie raziła ona żadnej ze stron? Bo teoretycznie może tak Lewis to postrzegał, że ja przedstawię prawdę w ten sposób, nie używając takich pojęć, żeby żadnej ze stron konfliktu nie urazić. I rozumiemy, to można zaakceptować, będąc po obu stronach konfliktu, tak? To znaczy uważamy, że nie mamy racji, że Kościół katolicki w swojej teologii ma rację. Kościół anglikański nie ma racji, czy różne protestanckie dłamy nie mają racji. Tak, natomiast gdy Lewis próbuje przedstawić prawdę w ten sposób, żeby każda ze stron mogła ją zaakceptować, a jednocześnie nie robi żadnego kompromisu, jeśli by mu się to udało, to oznacza, że faktycznie służy prawdzie, oznacza, że jest to faktycznie katolickie. Ale z drugiej strony, przecież istnieje możliwość, że jednak jest to pewien kompromis, że jednak ważniejsze jest dla niego to, żeby nie urazić, niż żeby przedstawić prawdę. I wtedy to nie jest służba prawdzie, tylko jest to służba kompromisowi. I czy Lewis faktycznie wpada w jedno albo w drugie? Nie jestem do końca pewien. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne i nie wiem. Moim zdaniem, tak jak czytałem tę scenę,
można to zrozumieć zarówno dobrze, jak i źle. To znaczy, jaka byłaby zła interpretacja tego tekstu? Zła interpretacja możliwa w kontekście samego tekstu jest taka, że tak naprawdę nie ma znaczenia, w co się wierzy. Ważne, żeby dobrze czynić. Tak można to przecież zinterpretować, że pozostań dobrym muzułmaninem, pozostań dobrym hindusem, pozostań dobrym satanistą. W sumie to jest najbliższy nawet w pewnym sensie, bo ten Tasz to jest taka ewidentnie demoniczna postać. A więc tak można to zrozumieć. I w sumie jakby nie sam tekst jakoś tego za bardzo nie odrzuca, tak? Jeśli będziesz dobrym muzułmaninem, no to i tak Pan Jezus cię przyjmie. Tak można to zrozumieć. Z drugiej strony można to również zrozumieć w takim sensie ściśle katolickim, na zasadzie, że ten człowiek, który postępował zgodnie ze swoim poznaniem prawdy i zgodnie ze swoim sumieniem, a jednak nie udało mu się odnaleźć prawdy, że on zostanie przez Pana Boga przyjęty i Pan Bóg będzie widział przecież oczywiście, że jego uczynki były szczere, że on naprawdę szukał prawdy i jakieś okoliczności sprawiły, że nie dotarł do niej w stopniu, powiedzmy, wystarczającym do zbawienia, tak, ale niewystarczającym do tego, żeby rozpoznać Kościół katolicki tutaj na ziemi jako prawdziwy. To się może zdarzyć, tak, pamiętamy, święty Tomasz pisze o ludziach dzikich, że gdy oni faktycznie szczerze szukają prawdy, to Pan Bóg pośle misjonarza albo anioła. I anioł to oznacza pewne oświecenie co do bardzo podstawowych prawd wiary, tak, to niekoniecznie, ten anioł nie musi mu objawić, że jest papież i stan kapłański i tak dalej, tak? Rzeczy istotne w życiu Kościoła, a jednak w takiej sytuacji niekoniecznie ten dzikus musi być tego świadomy. To chyba było współczesne i nowo mówię, że dyskryminacyjne, ale z całą sympatią mówię w tym przypadku słowo dzikus. A więc można by to tak zrozumieć po katolicku. Czy Lewis to tak rozumiał? Obawiam się, że niekoniecznie, ale przecież nie jestem w stanie powiedzieć, że na pewno nie. Więc zgodnie z zasadą tego, że staramy się interpretować czyny w najlepszy możliwy sposób, można to zinterpretować po katolicku, zostawiając otwartą tą możliwość, że być może Lewis czasem jednak zbyt dużo kompromisów zrobił. W jego życiu dużo było jednak takich kompromisów, takiego wydawałoby się pójścia za tym, co wygodne, a nie za tym, co faktycznie prawdziwe. Miejmy nadzieję, że tak nie było. Miejmy nadzieję, że Lewis faktycznie szczerze prawdy szukał. Nie udało mu się jej znaleźć do końca. Miejmy taką nadzieję, że w swoich pismach naprawdę starał się pokazać prawdę, a nie zależało mu przede wszystkim na tym, żeby nikogo nie urazić. Na pewno te teksty da się zinterpretować po katolicku i nawet nie trzeba jakichś wielkich wygibasów robić. Kolejne pytanie. Człowiek oprócz dbania o stan swojej duszy ma również troszczyć się o swoje ciało. Pytanie, gdzie jest granica, by nie przesadzić? O, przepraszam, to pytanie było na samym początku. Jak para młodych ludzi ma się poznawać i spędzać ze sobą czas aż do potencjalnego ślubu, jednocześnie nie stwarzając sytuacji do grzechu, skoro czas ten trwa przeciętnie 2-4 lata? Może trochę za długo? Rzadko krócej, częściej dłużej. Zdecydowanie za długo. Dawniej śluby były aranżowane przez rodziców młodych i nie było tak naprawdę takiego problemu. Dzisiaj młodzi ludzie poznają się często w dużych miastach, często nie mając nawet wspólnych znajomych, co kończy się bardzo częstymi spotkaniami sam na sam. Wiem, że tego typu pytania już się pojawiały w pio, ale nadal mam wrażenie, że my młodzi nie mamy odpowiednich wskazówek, jak postępować. A więc spotykamy się, jeśli jesteśmy sam na sam, to spotykamy się w miejscu publicznym. W kawiarni, w kinie, w parku. Spotykamy się w miejscu publicznym i tam nie ma okazji do grzechu. Jeśli spotykamy się w domu u którejś ze stron, niech tam zawsze ktoś będzie. Oczywiście bez noclegu i niech tam zawsze ktoś inny w tym domu będzie. Tylko tyle i aż tyle. Wydaje mi się, że to odpowiada na to pytanie. Jak postępować, gdy po przylgnięciu do tradycji nachodzą nas wątpliwości, czy aby na pewno była to słuszna droga? Czytać.
zastanawiać się, rozważać, prosić na modlitwie o rozpoznanie. Zasadniczo w ogóle w ważnych decyzjach nie należy ulegać niepokojom, natomiast jeśli faktycznie czegoś nie rozumiemy, no to należy znaleźć rozwiązanie, czyli nie w ten sposób, że o coś, a czy na pewno jestem na dobrej drodze i teraz muszę szybko coś znaleźć. Nigdy w emocjach takich nie znajdziemy dobrej odpowiedzi, gdy jesteśmy pod wpływem jakiegoś takiego stresu, złości, niepokoju, raczej nami może kierować zły duch niż dobry. A więc spokojnie, jestem w tym miejscu, które uważam w tej chwili za najbardziej racjonalne, ale badam sprawę. Zastanawiam się, czytam, słucham, dowiaduję się, modlę się. Tyle. Czy świeccy mogą ewangelizować? Proszę również o podanie definicji ewangelizacji, tego jak ksiądz rozumie to pojęcie. Rozumiałbym je po prostu jako głoszenie Ewangelii w ten czy w inny sposób. Czy mogą? No, są sposoby, które są takie bardzo adekwatne dla świeckich. Można rozdawać cudowne medaliki, można rozmawiać z bliższymi lub dalszymi znajomymi. Przede wszystkim należy dawać dobre świadectwo i to jest najważniejsze, bo czasami można mieć taką tendencję do zastępowania życia cnotliwego ewangelizacją. To się czasem zdarza. Człowiek nie potrafi zmienić swojego życia, łatwiej jest zmieniać cudze. A więc nie o to chodzi. Najpierw zmieniamy nasze życie, później próbujemy innym przekazać to dobro, które sami otrzymaliśmy. Szczęść Boże, czy pozostawienie zmarłemu krzyżyka, cudownego medalika, szkaplerza jest tylko tradycją katolicką, czy wynikają też dla duszy na tym świecie, na tamtym świecie jakieś korzyści? Nie spodziewałbym się, nie widzę powodu, w jaki sposób mogłoby to realnie tej duszy pomóc. Myślę, że ma to znaczenie tylko symboliczne. Szczęść Boże, nurtuje mnie pewna kwestia związana ze schizmatykami obrządku wschodniego. Nie ma zbawienia poza Chrystusem, no ale Kościół naucza, że w prawosławnej liturgii Chrystus jest obecny w Przenajświętszym Sakramencie, a sama msza jest ważna, ale niegodziwa. Czy zatem wierni prawosławni, którzy przestrzegają dekalogu, uczęszczają do spowiedzi, przystępują do Eucharystii, mogą dostąpić zbawienia? Tak jak wcześniej już mówiłem, mogą, jeśli nie udało, przy szczerych chęciach nie udało im się dotrzeć do prawdy. Jeśli tak, to jaka jest różnica między nimi a katolikami, które w podobny sposób postępują, zbawienia dostępują? Jaka jest tu różnica? No, jeden wie, jak jest i podąża zgodnie z tymi wskazówkami. Drugi nie wie, jak jest, ale mimo wszystko Pan Bóg w swoim miłosierdziu go przyjmuje, bo zrobił, co mógł, żeby wiedzieć, jak jest. Czy też czeka ich dłuższy pobyt w czyśćcu? Ryzyko jest na pewno duże, że przez pewien brak wiedzy jednak jakichś kar czyśćcowych więcej się nagromadziło. Rozumiemy, no, przez sam brak wiedzy, nie bezpośrednio, ale później wynikające z tego jakieś grzechy. Szczególnie tyczy się to na przykład prawosławnych wiernych na jakiejś małej wiosce w Rosji, no na przykład. Tak, myślę, że to już odpowiada na to pytanie. Kolejne długie pytanie. Czy katolik powinien chodzić do psychologa? Pytam kolejny raz, bo spotykam się w życiu i w internecie z tym, że ludzie odradzają pójście do specjalisty, psychologa, psychiatry czy terapeuty, bo często można trafić na kogoś nieuformowanego po katolicku, kto narobi pacjentowi bałaganu w rozumowaniu i polecane są różne modlitwy zamiast tego. To co w takim razie? I tutaj pojawiają się całe, jakby też lepiej tak się pomodlić, czy inaczej, w sensie zamiast pójść do psychologa, to możemy pominąć. Według mnie wiara katolicka podchodzi do tego inaczej. Dogmatyka, teologia moralna, baza. Do tego modlitwa, codzienna praca nad stętami, stosowne wyrzeczenia, ale jednoczesne wzięcie odpowiedzialności za siebie, członków rodziny i rozumowe szukanie rozwiązania. Brzmi to dobrze. Coś nie tak w małżeństwie. Małżonkowie szukają specjalisty od małżeństwa. Choroba psychiczna albo nauk. Bliscy wysyłają na terapię, a sami idą na grupę wsparcia, żeby się nauczyć żyć z tą osobą. Problemy rozwojowe dziecka. Rodzice idą do poradni pedagogicznej i uczą się nowych metod wychowawczych. Tutaj pominąłem znowu fragment. To znaczy, w tym przypadku faktycznie prawda leży gdzieś po środku. To znaczy, z jednej strony faktycznie różnego rodzaju specjaliści mogą czasem mieć poglądy ściśle antykatolickie, mogą uważać, że katolicyzm jest źródłem wszelkiego zła, tak? I mogą człowiekowi mówić, ale jak to, ty jesteś tak zniewolony przez tą twoją religię i musisz się od tego uwolnić. To jest źródło twoich problemów. Są takie sytuacje, wiem o takich sytuacjach, zdarzają się takie rzeczy, a więc faktycznie trzeba zachować pewną ostrożność, jeśli chodzi o osoby, którym ufamy,
z którymi rozmawiamy o naszych poważnych problemach. To nie mogą być pierwsze lepsze osoby i czasami certyfikat państwowy tego nie załatwia, tak? Bo certyfikat państwowy nie uwzględnia tego, czy ten człowiek nie będzie prowadził antykatolickiej propagandy. Zasadniczo psycholodzy mają ścisły obowiązek, żeby nie wchodzić w kwestie światopoglądowe, ale doskonale wiem i słyszałem o wielu przypadkach, gdzie ten zakaz łamią. Wydaje się to dosyć powszechne, że faktycznie potrafią jednak, że wchodzą jednak w kwestie światopoglądowe wbrew swojej własnej etyce zawodowej. A więc należy zachować pewną ostrożność, natomiast nie należy negować tego, że człowiek może potrzebować psychiatrycznej czy psychologicznej pomocy. Psychologia, współczesna psychologia ma swoje grzechy pierworodne u swoich ojców założycieli, jest tam wiele błędów, natomiast jest tam również wiele spostrzeżeń spójnych z katolicką antropologią, jeśli chodzi o takie panowanie nad emocjami, o zrozumienie swoich emocji, czasami jakichś wypaczeń w emocjach, jak najbardziej może współczesna psychologia pomóc, natomiast należy takiego psychologa dobrze dobierać. Podobnie z tymi wszystkimi grupami wsparcia i tak dalej. Nie należy tak po prostu ufać, bo ktoś ma napisane, że się na tym zna i ufać, że o to na pewno nam pomoże. Należy tutaj bardzo świadomie, bardzo celowo szukać takiej pomocy, jeśli uważamy, że faktycznie takiej pomocy ktoś potrzebuje, czy my potrzebujemy. Ale należy to uwzględnić, że może się zdarzyć, że ten człowiek tak naprawdę będzie próbował przy okazji jakąś antykatolicką propagandę uprawiać, no i takich ludzi należy unikać. Jeśli do takiego trafiliśmy, to zostawiamy go i niech wolny rynek zdecyduje, to znaczy w ten sposób, co do zasady, powinni ci, którzy łamią swoją własną etykę zawodową i wchodzą w kwestie propagandy antyreligijnej, niech tracą po prostu klientów. W zasadzie powinno to wyjaśnić sprawę, albo powinno to wystarczyć. Jak postępować, gdy umarł ktoś, kto ewidentnie umarł w grzechu ciężkim lub nawet był wrogiem Kościoła? Czy to ma znaczenie, czy jakąś modlitwę odmawiamy zaraz po śmierci albo tydzień po? Nie, czas ma tutaj minimalne znaczenie, albo w ogóle nawet nie ma znaczenia. Czy w ogóle można podejść do tego matematycznie, że im więcej zamówionych mszy i modlitw, tym większa szansa na zbawienie takiej duszy? No na pewno nie czysto matematycznie, że o, zamówiłem tyle mszy, to na pewno będzie dobrze. Warto zamawiać mszę świętą, warto się modlić i ilość ma swoje znaczenie. Jakość ma jeszcze większe znaczenie w przypadku modlitw, tam gdzie to jest ex opere operantis, gdzie to jednak ta czynność działającego ma zupełnie kluczowe znaczenie, jest to jak najbardziej istotne. W przypadku mszy świętych, każda msza święta może zgładzić jakieś kary czyśćcowe, tak, a więc będzie to miało znaczenie, ta ilość będzie miała jakieś znaczenie, natomiast nie należy tego postrzegać jako tego czynnika absolutnie najważniejszego. Oczywiście Pan Bóg jest poza czasem, a więc może nasze modlitwy po czyjejś śmierci mogły być wykorzystane jeszcze za jego życia po to, żeby dać mu łaski. Pan Bóg, będąc poza czasem, zasadniczo jest w stanie to zrobić. W książce Kozela o mszy świętej są następujące słowa. To łamanie hostii przy Najświętszej ma potrójne znaczenie. Przypomina nam, że ta ofiara mszy świętej jest zarazem i ucztą. W encyklice Mediator Dei Piusa XII czytamy, a jeszcze więcej błądzą ci, którzy twierdzą zwodniczo, że idzie tu nie o samą ofiarę tylko, ale o ofiarę i ucztę braterskiej wspólnoty. Czy ojciec Kozel się mylił? Na to wygląda, że tak. Ja osobiście nie lubię pism ojca Kozela. Nie każdy musi wszystko lubić. Do mnie to osobiście w ogóle nie przemawia i kiedyś jakąś jedną książkę przeczytałem i stwierdziłem, nigdy więcej. Także może jestem trochę uprzedzony. Natomiast jeśli faktycznie tak napisał, pewnie wynika to z jakiejś takiej niefrasobliwości, bo co jest elementem uczty, element uczty duchowej, to jest oczywiście komunia święta. Natomiast komunia święta, przede wszystkim komunia święta wiernych, nie jest konieczna do integralności mszy świętej, a więc msza święta wymaga tylko komunii kapłana do tego, żeby była integralna, żeby była całościowa, a sednem sprawy jest ofiara, która odbywa się przez podwójną konsekrację. I błędem jest mówienie, że
msza święta jest i ofiarą, i ucztą, zgodnie z magisterium Kościoła, zgodnie z Piusem XII. Natomiast jak najbardziej można i należy wskazać, że owocem mszy świętej, owocem ofiary jest Najświętszy Sakrament, który właśnie zostaje przyjmowany przez wiernych i to możemy nazwać komunię świętą, możemy nazwać taką duchową ucztą, co się dzisiaj źle kojarzy przez to, że moderniści nadużywają tego pojęcia. Dlatego dzisiaj żaden tradycyjny teolog nie powie tylko tak jak Kozel, natomiast przed czasami modernistycznymi pewnie łatwiej mogło się to komuś zdarzyć i uważam, że jest to, być może była to po prostu niefrasobliwość, nieuwaga z jego strony, ale jednak jest to błąd. Czy warto odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego? Warto, ale tą tradycyjną polecam. Jest w naszych kaplicach w kącikach MI tradycyjna koronka do Miłosierdzia Bożego. Dyplomatyczne rozwiązanie. Szczęść Boże, proszę o odpowiedź, ponieważ jestem strasznie pogubiona w tym temacie. Czy to, że parafia urządza sobie po mszy co niedzielę kawę z wiernymi jest okej? Czy kapłani powinni tak się spoufalać z wiernymi? Co niedzielę nie wiem, czy jest to stosowne, ale jest to kwestia powiedzmy pewnej roztropności. Może to prowadzić faktycznie do jakiegoś pewnego spoufalenia. Zasadniczo nie o to chodzi, żeby trzymać jakiś wielki dystans, tak? Ale co za dużo, to też niezdrowo. A więc, ale nie dramatyzowałbym tego. Czy to, że kapłan obserwuje na Instagramie gołe kobiety, co? A daje swoim uczennicom serca pod zdjęciami, a potem bierze do rąk ciało Pana, jest okej. Wiem, że nie, ale proszę o zdanie księdza. Czy taki kapłan skazuje się na potępienie? Czy to zdrada Jezusa? Proszę mi wybaczyć, ale mam wrażenie, że to pytanie jest trochę niezdrowe. To znaczy, jeśli Pani wie, że coś jest okej, no to po co o to pytać? Po to, żeby usłyszeć potwierdzenie tego, że ja uważam, że coś jest nie okej. A więc oglądanie zdjęć faktycznie nagich jest już grzechem ciężkim, tak? Także każdy, nie tylko kapłan, ale każdy, kto obserwuje czy ogląda nagie zdjęcia, popełnia grzech ciężki. Natomiast to, że pani w jakiś sposób tak powiedzmy personalnie do tego odchodzi, to jest niezdrowe. I zachęcam do tego, żeby zająć się jednak swoją własną duszą, a nie duszami innych. Wielu ludzi wiele różnych grzechów popełnia, natomiast pytanie o to w publicznych pytaniach i odpowiedziach uważam za niezdrowe. Ten kapłan uważa, że to, co robi Franciszek i mówi, to on zrobi, bo jeśli nawet Franciszek popełnia błąd, to on nie będzie za to oceniany, bo wypełnia to, co mu nakazują i że stanie nam przyprzodem do ludzi jest okej. Okay. Proszę o wyjaśnienie tych kwestii. Bóg zapłać, bardzo dziękuję. A więc znowu, proszę w przyszłości nie zadawać pytań tak personalnie, a ten kapłan to coś tam uważa, a ten... można zadać to pytanie tak zupełnie ogólnie, na zasadzie, czy można robić to i to. A więc to jest w trzecim pytaniu, to jest kwestia ślepego posłuszeństwa, to znaczy nie ma to nic wspólnego z cnotą posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa zakłada, że jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Jest to w Kościele katolickim powszechnie przyjęta nauka posłuszni Panu Bogu i ludziom w zależności od Pana Boga. To przede wszystkim Panu Bogu jesteśmy winni posłuszeństwo. A więc gdy papież każe nam robić coś, co jest niezgodne z prawem Bożym, objawionym prawem Bożym, mamy obowiązek mu powiedzieć nie, nie mogę, nie zrobię tego. Tyle. I jest to zasadniczo w każdym podręczniku do teologii moralnej co do zasady wyjaśnione. To ostatnie pytanie. Dziękuję wszystkim zadającym pytania. Proszę, żeby pytania nie były personalne, że jest ktoś, kto coś zrobił, tak jak to ostatnie pytanie było sformułowane. Rozumiem, że jakby sprawa może panią poruszać, ale proszę na przyszłość pytania formułować w sposób bardziej ogólny i to nie załatwiać bardziej takich swoich jakichś osobistych doświadczeń i pretensji w ten sposób. Dziękuję wszystkim za pytania, dziękuję za tak liczne pytania, za wszystkie te polubienia. Zapraszam do zadawania pytań w przyszłości. Jak zawsze wszystkich uczestników naszych pytań i odpowiedzi w intencji, wszystkich uczestników odmawiam zaraz po nagraniu materiału dziesiątek różańca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.